To była sentymentalna podróż. Po latach do Chorzowa zawitała była mistrzyni olimpijska z Tokio Halina Herman. Wizyta chorzowianki, która od lat mieszka w Niemczech, była związana z wyróżnieniem, jakie otrzymała od władz miasta. 20 października prezydent Chorzowa w podziękowaniu za osiągnięcia w dziedzinie sportu wręczył jej medal Gerarda Cieślika. Tak, pani Halina Richter-Górecka Herman po raz pierwszy gości w Chorzowie od 50 lat, kiedy to wyjechała do Niemiec. Wcześniej zdobyła dwa medale olimpijskie jako chorzowianka. Dzisiaj mamy przyjemność i zaszczyt wręczyć medal imienia Gerarda Cieślika, który przyznawany jest przez prezydenta miasta osobom najbardziej zasłużonym dla sportu chorzowskiego. Po tak długiej nieobecności jest to szczególnie dla nas miły moment. Proszę powiedzieć, medal Gerarda Cieślika przyznawany jest od kiedy? Medal Gerarda Cieślika już od lat 90. jest przyznawany w mieście. Już ma spore grono laureatów. Trudno w tej chwili wszystkich wymienić, ale Chorzów jest miastem, które ma bardzo bogate tradycje sportowe. W kilku co najmniej dyscyplinach sportu sportowcy wywodzący się z Chorzowa, reprezentujący Chorzów, zdobywali laury mistrzowskie zarówno w kraju, jak i za granicą. Także to grono jest bardzo okazałe i cieszymy się również, że mamy tak wspaniałego patrona tej nagrody. W najbliższym czasie ktoś jeszcze będzie miał okazję, żeby w taki sposób zostać się wyróżnionym? Z pewnością, bo i osiągnięć nie brakuje i imprez, które pozwalają naszym sportowcom wykazać się zarówno na arenie krajowej, jak i zagranicznej, więc z całą pewnością te medale będą w dalszym ciągu trafiały do tych najbardziej zasłużonych sportowców. Ale o jakimś konkretnym nazwisku możemy już powiedzieć, czy jeszcze nie? W tej chwili trudno powiedzieć. Trzeba też przypomnieć, że obok medalu imienia Gerarda Cieślika mamy również doroczne nagrody prezydenta w dziedzinie sportu. Są to odpowiednie statuetki brązowa, srebrna i złota i w takiej kolejności sportowcy mogą ją otrzymać, podobnie jak medale, trzykrotnie. Więc kolejna edycja tej nagrody już na początku przyszłego roku. Była reprezentantka Polski pod nazwiskiem Richter-Górecka zdobyła złoto olimpijskie w Tokio w 1964 roku w sztafecie 4x100 metrów wraz z Teresą Ciepły, Ireną Kirschenstein-Szewińską i Ewą Kłobukowską. 4 lata później w Rzymie również w sztafecie sprinterskiej 4x100 metrów wywalczyła brązowy medal. Chorzów odwiedziła po raz pierwszy od wielu, wielu lat. To jest bardzo ładnie, ja się bardzo ucieszyłam, gdzie byłam, serdecznie byłam przyjęta, to się bardzo wzruszyłam, bo to jest bardzo honorowe i niespodzianka była bardzo duża. Się bardzo cieszę. To jest taka też sentymentalna podróż. No jest, to jest sentymentalna i uczuciowa. Z jakimś uczuciem to przyjmuję, co mi to bardzo się podoba. A wyjaśnijmy jeszcze, dlaczego ta podróż jest sentymentalna? No ja, to są moje wrażenia z moich dziecinnych okresów. Jak się ja byłam wszędzie, gdzie się urodziłam, gdzie mieszkałam, w AKS-u byłam, w szkole teraz byłam, gdzie uczyłam się, wszystko zobaczyłam po tylu latach. To jest bardzo ładnie. Chorzów bardzo się zmienił od pani czasów? Bardzo dużo. W ogóle nie, bardzo się zmienił. 50 lat to nie byliście na świecie jeszcze, nie? To były rzeczy po wojnie, nie? To nie było w ogóle niczego. No ja, aby teraz się, najważniejsze, że się to najlepiej przychodzi to dla was wszystkich. Wolności. Człowiek jest wolny, może robić co chceć. Przed tym myśmy nie mieli tej możliwości. Się wszystko zmieniło dla waszej No ja czasami nie mogę jeszcze szukać tych zdrów, bo ja nie rozmawiałam 50 lat po polsku. Teraz jakoś się uczy. Te 5 dni, jak tutaj jestem, troszeczkę się uczyłam. Ja mogłam przed 2 miesiącami w ogóle nie rozmawiać. Albo jakoś to leci jeszcze.
Medal z wizerunkiem Gerarda Cieślika przyznawany jest za osiągnięcia w dziedzinie sportu, turystyki i rekreacji. Nagroda dla pani Haliny Herman to dowód na to, że Chorzów o wybitnych sportowcach nigdy nie zapomina.